Na moim kanale nie ma reklam, więc jeśli podobają się Wam moje audycje i będziecie mieli taką wolę, to możecie na zasadzie wymiany energii wesprzeć moją działalność darowizną na rzecz rozwoju duchowego. Najlepszego wszystkim, dzięki, że jesteście. Chris Rudolf. Cześć kochani, witajcie w ten piękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Grzegorz Glinka, jest ze mną Chris Rudolf, przystojniak. Cześć, cześć wszystkim. Uszanowanie. Jak ci mija dzisiejszy dzień? Ja wiem, że nie lubisz takich pytań, ale pytam. Weryzacy. To standardowa odpowiedź. No i to mi się podoba. Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj, albowiem będziemy rozmawiać na temat naszej nowej książki Mój duch nad Berlinem, która jest o czym, Chris? No, to jest opowieść metafizyczna o wpływie ducha, duszy na wydarzenia w świecie materii. To z grubsza tak można. O pragnieniach, o ideach, które dusza chce poprzez nasze ciała wypełnić i o tym, że świat ducha jest bez granic. Tak można by było też to określić. O miłości jest też. Ja bym też dodał, że ona jest poniekąd o reinkarnacji i tutaj zostańmy na chwilę przy tej reinkarnacji, ponieważ jest wielu ludzi, którzy twierdzą, że jest coś takiego jak reinkarnacja, że faktycznie wracamy w ludzkiej postaci do innych wcieleń. Niektórzy twierdzą, że stajemy się w kolejnym wcieleniu drzewem, rybą, ptakiem bądź czymkolwiek innym, ale są też tacy, którzy twierdzą, że mamy tylko i wyłącznie jedno życie. Więc ja się pytam, Chris, jak to było z tą książką, która tak naprawdę na początku książką nie była, bo trzeba tutaj dodać, że na początku powstał scenariusz filmowy. No tak, ale najpierw odpowiem Ci na pytanie o reinkarnacji. Ja uważam, że skoro jesteśmy świadomością i jedyna rzeczywistość to jest tu i teraz, to praktycznie możemy wcielać się w różne postaci, w różne ciała, w świecie materii i nie tylko. I nie musi to być ciąg jakiś tam logiczny czy chronologiczny. Teoretycznie, moim zdaniem, możemy wcielać się w każdą epokę, przeskakiwać z tych epok i tak dalej. A druga część pytania to mówiłeś o scenariuszu, tak? Bo to Tak, tak. ale do tego jeszcze wrócimy. Zatrzymajmy się przy tej reinkarnacji jeszcze na moment. Dobrze. No i No więc uciekło. reinkarnację chyba wypowiedziałem to, co chciałem wypowiedzieć. Tak, moim zdaniem jest coś takiego jak reinkarnacja, ale niekoniecznie, że to musi być ciągłość świadomości tej samej. Być może możemy skakać w różne ciała, nie musimy mieć kontynuacji danej historii, chociaż nasza książka opowiada o pewnej kontynuacji. Ale tak de facto, tak jak ja widzę rzeczywistość tą duchową i tą materialną, to nie jest to konieczne, żeby działać w chronologii. No właśnie, ale jak ty to widzisz, mój drogi, że co? Możemy iść chronologicznie, ale możemy też stać się drzewem. Kto wybiera? Kto o tym decyduje i kiedy? Każdy z nas, bo jesteśmy dziećmi Boga albo emanacją Boga, czy Stwórcy, lepiej ten Bóg to już wyświechtane takie pojęcie, bo kojarzy się wiadomo z czym, więc ja to nazywam energią źródła. I jesteśmy świadomością przede wszystkim i ta świadomość jest wszystkim w naszym wszechświecie. W związku z tym sami wytwarzamy swoją historię, swoją postać, swoje ciało i wszystko to, co dookoła widzimy, to też jest każdego z nas dzieło. Jesteśmy twórcami swojej rzeczywistości, każdy w swoim baloniku doświadczenia. Te baloniki później łączą się w wiele różnych takich ogólnoludzkich, rzekłbym, w cały ocean, nazwijmy to, ludzkości i ich doświadczeń, więc my wchodzimy w interakcje z różnymi osobami, rzeczami, wydarzeniami, ale moim zdaniem każdy tworzy swój własny wszechświat i za niego jest odpowiedzialny. Później jest jakaś taka wypadkowa, no tak jak teraz żyjemy w takich burzliwych czasach, że chyba wszystkich to będzie dotyczyły te bardzo dramatyczne wydarzenia, ale każdy inaczej je będzie przechodził, w zależności od tego, jak wykreował sobie swój bąbelek rzeczywistości. I tutaj wracam do tematu, że skoro jest tylko tu i tylko teraz, to jest taka rzeczywistość, nazwijmy to, naszych doświadczeń, a świat, w którym jesteśmy, on
opiera się na tak zwanej czasoprzestrzeni, z tym, że czas i przestrzeń to są konstrukty myślowe, one tak naprawdę nie istnieją. Więc jeśli jesteśmy w tu i teraz, to mamy przestrzeń wariantów i praktycznie wszystko, co sobie wymyślimy, możemy przywołać do życia poprzez swoją uwagę i energię, która za naszą uwagą idzie. I to wszystko wtedy tak jakby podlać ziarenko jakiejś historii i ona wzrasta, pojawia się w naszym życiu i ją doświadczamy. I w zależności od tego, jak doświadczymy, to później, jeśli podlegamy tej grze, w którą weszliśmy, no to musimy ponieść jakieś konsekwencje. A jeśli jesteśmy niezależnym kreatorem swojej rzeczywistości, wtedy możemy przeskakiwać już na inne historie, jeśli ta pierwsza nam się znudziła. To może zawiłe trochę dla niektórych, ale jak ktoś chce, to może iść ciągiem linearnym, w czasie linearnym, jedno po drugim, step by step i też będzie ok. Bo świat jest taki, jaki myślisz, że jest. No tak to właśnie wygląda, że doświadczamy tego, w co wierzymy, że tak naprawdę jest na tym świecie. Historia metafizyczna, opowieść metafizyczna. Chris, zacznijmy może od samego początku. Wiele lat temu wpadłeś na pomysł, ażeby napisać scenariusz filmowy. Mój duch nad Berlinem. Wiadomo, dzisiaj rozmawiamy o naszej książce pod tym samym tytułem. Ale co kierowało ciebie te lata temu, ażeby ten scenariusz powstał? Bo zobacz, być może niektórzy nie wiedzą, być może wszyscy, kochani, wiecie, ale ty, Chris, doświadczyłeś dwukrotnie śmierci klinicznej. Czy ta śmierć kliniczna spowodowała, że tak naprawdę chciałeś napisać ten scenariusz, czy kierowało to było zupełnie coś innego? Dusza, przeznaczenie chyba. To śmierć kliniczna poszerzyła mi wglądy w różne sprawy takie dla przeciętnego człowieka słabo widoczne albo w ogóle niewidoczne. Duch nad Berlinem chyba powstał bardzo dawno temu, kiedy pierwszy raz pojechałem do Berlina na Festiwal Młodzieży i Studentów. Z niechęcią zresztą, koledzy mnie na siłę wyciągnęli, żebyśmy tam się pojawili, bo były ciekawe koncerty i takie w miarę topowe zespoły rockowe, które chcieliśmy obejrzeć. Berlin w ogóle mnie nie przyciągał, ale jak pojechałem do tego miasta, natychmiast się w nim zakochałem i odżyły jakieś takie wewnętrzne wspomnienia. Ja wiem, po ostatnim naszym nagraniu niektórzy mi zarzucają, że jestem Frycem, Niemcem i tak dalej. Chociażby nawet z tego Rudolfa to wynika. Ja nie mam raczej natury niemieckiej, chociaż może no, jestem w pewnym sensie w swoim chaosie uporządkowany, ale raczej nie, z Niemcami tak jakoś nie mogę się identyfikować. No wracając do tematu. Berlin kiedyś był osadą słowiańską i trochę w tej historii, w tym scenariuszu i w naszej książce może nie do końca dopowiedziane, ale mamy taki wątek metafizyczny z dawnymi bogami. No, ci sami bogowie germańscy moim zdaniem są odpowiednikami bogów słowiańskich. No ale to też nie jest istotne. No co skłoniło mnie do napisania scenariusza? Zresztą scenariusz powstał tu, gdzie teraz jestem. Jestem gościnnie w Warszawie. Akurat wyjechałem ze swojej wioski. Jak jestem tu w okolicy, no to czasami bywam właśnie w tym domu, gdzie kiedyś dosyć długo mieszkałem i wtedy byłem związany w pewnym stopniu ze środowiskiem filmowców. Miałem tam jakieś z nimi powiązania. W związku z tym naturalne było, żeby napisać jakiś scenariusz. Zwłaszcza, że już dusza mnie gniotła, żeby powstała jakaś historia. Ja do końca jeszcze jej nie znałem, ale wiedziałem, że Berlin będzie grał tu główną rolę i Warszawa również, bo to te dwa miasta w sumie się przeplatają. Zacząłem najpierw pisać książkę, naprawdę? ale okazało się, że nie bardzo mi to wychodzi. Bardzo trudne jakieś to były dla mnie zadania. I wtedy głos wewnętrzny podpowiedział, żeby spróbować scenariusza. No i tak jakoś się wciągnąłem. Miałem może większą motywację, bo wydawało mi się, że większe możliwości realizacji tego projektu będą. No i tak powstał scenariusz. To też nie trwało od razu pyki już, bo musiałem nauczyć się pisać scenariusze. To trochę trwało. Później zacząłem klecić tą historię. Bardzo dużo właśnie moich prywatnych, osobistych wątków pojawiło się w tej książce, to znaczy scenariuszu wcześniej. No i też różne wglądy metafizyczne, które łączyły się z moimi przygodami w świecie 3D. To jest tak poplątana historia, że praktycznie
Można powiedzieć, że odgrywa się w Berlinie, w Warszawie i w świecie metafizycznym, jak również w przeszłości, która też jest prawdziwa. No dla mnie te wszystkie historie są prawdziwe, chociaż nie wszystkie realnie przeżyłem, ale bardzo wiele z tych przygód, które opisałeś w naszej książce, było prawdziwe. Dokładnie, więc zatrzymajmy się na chwilę przy tych historiach. Ja nie ukrywam, przeczytałem naszą wspólną twórczość. Wzruszyłem się niejednokrotnie, a wzruszyłem się najbardziej w tych momentach, które były na temat niespełnionej miłości. Czy to są twoje historie? No te miłosne, tak. To moje. No to są moje, tak. Stanąłeś, słuchaj, przed bardzo ciężką decyzją, przed wyborem, czy pójść w jedną stronę, czy w drugą. Ile cię to kosztowało? Zależy, jakbyśmy to wyceniali, w jakiej walucie, materii czy walorach. To są często bardzo trudne decyzje, bo wydaje nam się, że jesteśmy w miłości albo rzeczywiście kogoś kochamy, a później się okazuje, że przebywanie z tą osobą no, i jest wbrew własnej duszy i wtedy trzeba podjąć decyzję, czy stawiamy na swój rozwój i, swoje, i dobre relacje z własną duszą, czy stawiamy na coś w rodzaju miłości, czy nawet miłość, ale ona bez wsparcia duszy, no niestety długo nie potrwa, więc czasami trzeba przerwać taką miłość, która stała się już toksyczna, czy w której nie ma z drugiej strony właściwej odpowiedzi, no i troszkę serce wtedy boli, to normalne. To nie jest tak, że jestem zupełnie nieczuły i niech się dzieje co chce, a mnie jest wszystko obojętne, ale żeby przeżywać soczyste historie w życiu, no niestety trzeba wziąć pod uwagę, że będzie to bolesna cena. Często płaci się jakimiś stratami materialnymi, innym razem emocjonalnymi, cierpieniem, rozłąką, tęsknotą, no ale te wszystkie rzeczy te wzbogacają, bo to są emocje, które niejako otwierają nam wglądy jeszcze w inne rejony naszego życia. Później łatwiej nam zrozumieć kogoś, kto przeżywa coś podobnego, bo wiemy na sobie, jak to się odbiera, a nie z jakiejś książki powierzchownie. A gdybyś, słuchaj, mógł cofnąć czas, to zapytałbym się ciebie, czy byś wrócił do tamtego momentu, czy żałujesz tych swoich decyzji? Wszystko było tak, jak ma być, nawet w tych bardzo bolesnych sprawach. I ja już kiedyś mówiłem w swoich audycjach, kiedy to jaszczury zniszczyły mi moją firmę i tak właściwie wylądowałem jako bezdomny w piwnicy. Mieszkałem jakiś czas w piwnicy. To wtedy przeklinałem życie, ale po kilku latach zrozumiałem, że to była bardzo dobra nauczka, że szedłem w niewłaściwym kierunku i życie dało mi kopa w dupę po to, żeby na właściwą drogę mnie skierować. I byłem później wdzięczny moim oprawcom. Poważnie mówię, niektórzy może nie chcą uwierzyć, bo zrozumiałem, jak wielką mi przysługę zrobili. Ja pchałem się w karierę, w show biznes, chciałem tam być sławny, bogaty i tak dalej. Nie brałem pod uwagę, że gdybym to osiągnął, musiałbym być strasznym niewolnikiem i praktycznie to by mi szczęście nie dało przy moim charakterze. Być może są ludzie, którzy z tego wyciągają jakieś szczęście. No ja tego nie oceniam. W moim przypadku by się to nie sprawdziło. I skoro byłem na tyle głupi, że nadal się pchałem tam, gdzie nie było mojego miejsca, no to życie, czy tam moja dusza, to w dużej mierze dzięki mojej duszy, strąciła mnie tak głęboko, żebym zrozumiał. Ja mam takie wrażenie, graniczące niemal z pewnością, słuchaj, że faktycznie jest tak, że nasza dusza przed przyjściem tutaj na ten świat wybiera swoją misję, swoją drogę. I gdy faktycznie jest, dzieje się tak, że nie idziemy w tym kierunku, co ona sobie wybrała, to często albo chorujemy, albo nadarzają się nam różnego typu wypadki. Ja byłem w takiej sytuacji, gdy grałem w piłkę, chciałem być piłkarzem, chciałem być światowej klasy piłkarzem, wiedziałem, że mam potencjał. No i co? I nagle jedna wielka kontuzja, zerwanie więzadeł w lewym kolanie. Lekarz mówi, panie, ty już więcej nie zagrasz, nie? No okej, wyruszyłem do Anglii, stwierdziłem, to moja pasja, nie zostawię tego. Gram z chłopakami w piłkę, zrywam więzadeł w prawym kolanie, nie? I po kilku latach, gdy jestem na zupełnie innej ścieżce, bo musiałem, że tak powiem, coś zmienić w swoim życiu, bo już się nie nadawałem na boisko, okazuje się, że faktycznie ja odnajduję swoją drogę. I ja widzę, że to było po coś.
I ktoś w może ten sposób. powiedzieć, kurna, jaki ten wszechświat zły, rzucił mi kłodę pod nogi, nie, tutaj, skaleczył mnie, coś zrobił wbrew mojej woli. Ale czy na pewno? Nie, dobrze mówisz. Ktoś mądry powiedział kiedyś, nie wiem kto, ale tu cytuję, chcącego los prowadzi, niechcącego ciągnie. Dusza to jest, nazwijmy to, różne definicje słyszałem, ale nazwijmy, że dusza jest przekaźnikiem naszego wyższego ja, czy tam naszego źródła. Więc to nie jest nic obcego, to nie jest jakiś obcy byt, który gdzieś tam coś nam narzuca. To jesteśmy my na wyższym czy głębszym poziomie świadomości. To jesteśmy my, którzy wiemy, co chcieliśmy doświadczyć w tym wcieleniu. No ale niestety, jeśli wchodzimy w umysł, umysł też ma swoje, samą świadomość i też ma prawa decydować, czy współpracuje z duszą, czy będzie chciał swoje egoistyczne jakieś pogrywki wprowadzić w to życie. I wtedy zakłóca cały harmonogram. Jak ci, którzy troszeczkę mocniej potrenowali ze sobą tak zwane poddanie duszy swojego życia, czyli bądź wola twoja, nazwijmy to, ale twoja to też jest dziwnie, bo bądź wola moja, tylko na głębszym poziomie, to wtedy widzą, jak pięknie układają się pewne sprawy. Że to samo płynie, ponieważ dusza, duch niekoniecznie chce doświadczać tych bardzo trudnych przygód. Oczywiście takie też się zdarzają, bo jakby było za słodko, to byśmy się wyżygali. Nie może być codziennie aleluja, musi być kontrast, musi być światło i cień. Na tym to polega, ale ogólnie wtedy życie idzie satysfakcjonująco i fajnie. Także. Ta książka, słuchaj, nie mówi tylko i wyłącznie na temat reinkarnacji, nie mówi tylko i wyłącznie na temat niespełnionej miłości. Ona pokazuje również historię, że tak powiem, tego świata, ale pokazuje też miejsca, różnego rodzaju miejsca. Pytanie, czy ty w tych miejscach byłeś, czy skąd po prostu wiedza na ten temat, w jaki sposób to opisać? No, byłem, oczywiście, że byłem. W Warszawie się urodziłem i mieszkałem bardzo długo, dopóki nie dałem dyla na wieś. Berlin to było takie moje ukochane miasto, do którego jeździłem tak często, jak tylko mogłem. Miałem tam sporo wystaw mojej fotografii artystycznej, ale też różnego typu eventy i spotkania. No, ja z tym miastem miałem dosyć bliskie relacje, czułem ducha tego miasta. Jeszcze kiedy był mur berliński, to wcześniej byłem w Berlinie Zachodnim, to była też taka moje pragnienie, żeby zobaczyć, jak tam naprawdę jest. Było bardzo wiele przygód. No, niektóre postaci, tak jak Alfred Mahler, to autentyczne postaci były. On już odszedł, ale jest to postać, którą poznałem osobiście i z nim miałem różnego typu przygody. Cóż jeszcze bym powiedział? No, to jest taka historia, która sama mi się wyświetlała. To gdzieś tam przychodziły obrazy, przychodziły jakieś fragmenty, zlepki, no, obrazków właściwie, jakichś historii, które widziałem oczyma wyobraźni i spisywałem je na papier, no, do scenariusza wrzucałem. Później patrzyłem, gdzie się łączą kropki i tak to łączyłem. W niektórych przypadkach od razu wiedziałem, w którym miejscu jaką scenę wstawić. Było też bardzo wiele scen, które mi się bardzo podobały, ale niestety były ni pryciom, niepasujące, a w scenariuszu niestety nie ma miejsca na niepotrzebne sceny. Jak mawiają scenarzyści, stojąca strzelba w przedpokoju, którą widzisz w pierwszej scenie filmu, musi wystrzelić. Czyli nie można tam pokazywać strzelby nie wiadomo po co. Jeśli strzelbę widzisz, to ona będzie wykorzystana później w którejś z następnych scen. I wywaliłem z wielkim żalem sporo bardzo ciekawych, moim zdaniem, historyjek czy wątków pobocznych, bo one nie bardzo pasowały do całości. Wspomniałeś Alfred Mahler, autentyczna, że tak powiem, osobistość. Powiedziałeś, że trzymaliście się swego czasu razem, ale może tak, żeby troszeczkę bardziej jego postać przytoczyć naszym odbiorcom, potencjalnym czytelnikom, może masz ochotę wspomnieć jakąś historię, która nie wybrzmiała w książce? Jeszcze ostre tematy. Alfred Mahler pojawia się zarówno w wątku, który mamy w latach 30. XX wieku, jak również później pojawia się
w końcówce XX wieku też. No tak, ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Jak nie chcesz, nie musisz. Nie, to nie o to chodzi. Tam Alfred był bardzo barwną postacią. No tyle może powiem, że w 1939 roku on zdobywał z armią niemiecką Warszawę, czyli moje rodzinne miasto. Nienawidził Polaków, ale jeśli chodzi o mnie, tej nienawiści nie było, wręcz odwrotnie, bo bywały takie chwile, że mówiłem: Fred, ja nie chcę z tobą się kolegować, a on lata: zaczekaj, wiesz, to tam, wiesz, no, ja ciebie nie obrażam, ty jesteś inny, nie wiem dlaczego on mnie za kogoś innego brał. No były przygody takie, że jak przyjechał do Warszawy, to się działo, ale to jest jakby inny wątek, nie chcę już tego rozwijać. Tak, no to dobrze, damy ci spokój. Ale w książce możemy zauważyć też, że tak powiem, twórczość artystyczną. Jest tam wiele obrazów. Skąd pomysł na te obrazy? No, główny bohater jest artystą, malarzem. Głównie można tak powiedzieć. Ja, pisząc scenariusz, jednocześnie bawiłem się w fotografię artystyczną i ta fotografia trochę mi nie wystarczała, więc rozszerzałem ją o jakieś takie wzbogacenia kolorystyczne i w formie, czyli jakiś digital art sobie robiłem i nagle przyszła do mnie myśl, że przecież można porobić troszeczkę obrazków i przyznać autorstwo mojemu bohaterowi z książki, to znaczy ze scenariusza. To później te prace miały być rekwizytami w filmie. Jako jego, Rolfa, bo tu możemy imię chyba zdradzić, Trzeba. jako Rolfa dzieła. No zresztą w następnych wcieleniach on był Rudolfem, więc. No tak, tak właśnie było. Ale być może, kochani, nie wszyscy zdajecie sobie sprawę, co w tej twórczości, co w tym projekcie robię ja. Minęło właśnie wiele lat, odkąd napisałeś ten scenariusz, który nigdy nie ujrzał światła dziennego i nagle, słuchaj, rozmawiamy przez telefon pewnego dnia i mówisz coś takiego: ty, słuchaj, może stworzylibyśmy książkę na podstawie scenariusza. No i to było fajne, bardzo miłe, nie ukrywam, że wiesz, połychtało to moje ego i zrobiło mi się ciepło na serduchu, ale czemu akurat ja? Dlaczego trwało to tak długo? Tak miało być. Wszystko ma swój czas odpowiedni. Jak wspomniałem, próbowałem najpierw książki, ale poczułem, że to nie jest moja działka. I widocznie no, musiałem poczekać na moment, a spotkam kogoś, kto pisze książki. I też to nie było przecież od razu na początku naszej znajomości, tylko po jakimś dopiero czasie przyszło mi do głowy, że spytam, czy zechciałbyś przerobić to na książkę. No i tyle, ale wszystko jest tak, jak ma być. No. Być może tylnymi drzwiami od tak zwanej zachrystii wrócimy do tego filmu poprzez książkę. Myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne i powiem uczciwie, przyznam szczerze, kochani, że ja, żeby podjąć się tutaj współpracy w tym projekcie, wiadomo, musiałem przeczytać tą książkę, ale kiedy ją przeczytałem, stwierdziłem, ja w to wchodzę, nie? To po prostu mnie tak zafascynowało, poczułem taką po prostu fajną energię, wibrację, że mówię, robimy to, Chris. No i słuchajcie, nasza, że tak powiem, książka, można powiedzieć początkowo e-book, ujrzał już światło dzienne całkiem niedawno, ale trzeba też dodać, że jest już do nabycia w każdej, można powiedzieć, księgarni internetowej w Polsce w wersji elektronicznej, co też warto zauważyć. Ale to nie wszystko, ponieważ myślimy właśnie, Chris, żeby w niedalekiej przyszłości ukazała się wersja papierowa. A może nawet w bardzo niedalekiej przyszłości. Tym bardziej, że jest wielu właśnie, wiele cudownych istot, które do nas pisały, z którymi rozmawialiśmy i które pytały się, kiedy kurczę wersja papierowa, nie? Wersja elektroniczna, fajnie, wiadomo, ale też nie wszyscy lubią. Niektórzy lubią ten zapach papieru, lubią potrzymać fizycznie książkę w ręku, lubią po prostu popatrzeć albo po prostu rzucić w kąt, jak im się nudzi, nie? Ja wolę papierowe. No. Dlatego też, kochani, mam nadzieję, że będziecie chcieli nam tutaj pomóc, wesprzeć, ponieważ nie ukrywam, że zbieramy środki na to, ażeby powstała wersja papierowa szybciej niż szybko. No i właśnie powstała też zrzutka na, że tak powiem, ten projekt, która zostanie umieszczona tutaj w opisie. Podamy do niej link.
Ale to nie wszystko, bo nie chodzi o to, słuchajcie, żeby tylko wpłacać kasę, nie? Bo wpłacać to może każdy. Ale przygotowaliśmy też fajne niespodzianki dla tych, którzy będą wpłacać, że tak powiem, bardziej obficie. Co to za niespodzianki, Chris? Co tam damy, że tak powiem, w prezencie? No to będą no oczywiście egzemplarz książki dla każdego, który tam spełni nasze oczekiwania, jakiś limit, a dla tych, którzy będą mieli szerszy gest, to powysyłamy jeszcze podkładki pod kubki z dziełami Rolfa, czyli z tej całej wystawy, o której mówi scenariusz i książka. Jak również będzie kilka prac do wyboru, wydrukowanych na papierze grubym. Będzie można je sobie oprawić w jakieś ramki IKEA-owskie czy inne i powiesić. One są kolorowe, mają dobrą energię. Mam nadzieję, że wielu osobom się spodobają. No, miały branie, kiedy jeszcze robiłem wystawy z nimi. Mi się podobają, dlatego też nie ukrywam, że z tegoż powodu się zgodziłem, bo musieliśmy ten temat też przenegocjować troszeczkę. Także kochani, no zapraszamy do współpracy z nami. Staniecie się poniekąd częścią, że tak powiem, tego projektu. Takimi autorami, można powiedzieć nawet w cudzysłowiu. No i co? I tak naprawdę, gdy książka ukaże się w wersji papierowej, to też będzie do nabycia w prawie każdej księgarni tak naprawdę w Polsce, a dodatkowo w moim sklepie internetowym grzegorzglinka.com, gdzie też możecie już dzisiaj nabyć właśnie e-booka z naszą twórczością. Zapraszamy. No, czy w każdej księgarni nie wiem, ale postaramy się, żeby szeroko to było rozpowszechnione. No a z drugiej strony chciałem też wyjaśnić, bo były takie może nawet i zarzuty, że Berlin, kogo to obchodzi i tak dalej. To jest historia polska, bardzo polska, to tylko tyle, że przewija się miasto Berlin w tej całej historii. Jest tam pewien wątek niemiecki, ale on też jest bardzo mocno powiązany z Polską i z Polakami. No i przede wszystkim jest to historia metafizyczna. Bardzo wiele też dzieje się poza czasem, w świecie, no nawet nie wiem jak, w bezczasie, nazwijmy to tak. I też chciałem zaznaczyć, że tak do końca to ja nie czuję się autorem tej pozycji, tego scenariusza, ponieważ bardziej chyba odczuwalne jest to, że to się samo działo, niejako spłynęło na mnie. Ja tylko udostępniłem swoje ciało, swój umysł i komputer po to, żeby coś takiego się pojawiło w świecie 3D. Nie Wiesz do co, to jest końca ciekawe. czuję się autorem. Myślę, że to jakaś siła wyższa pokierowała mną, żeby takie coś się pojawiło, nazwijmy to takie dzieło. Wiesz co, bardzo fajnie, że o tym wspomniałeś, bo ja przeżyłem coś podobnego. Ja też nie czuję się do końca autorem tej książki, tej historii, tej opowieści, ale w momencie, gdy zaczynałem przerabiać scenariusz na książkę, to w pewnym momencie, gdy to robiłem, uświadomiłem sobie, kurna, siedzę sobie. Piję wodę albo kawę i palec, że tak powiem, sam mi stuka po klawiaturze, nie? I mówię, kurczę, przecież ja nawet nie nadzoruję w 100% tego, co tu jest napisane. A jednak to szło. To właśnie źródło. Prawdopodobnie przez nas, że tak powiem, przemawiało. Dobra, Chris, myślę, że chyba wyczerpaliśmy temat odnośnie tutaj tego wszystkiego, ale jeżeli masz ochotę jakoś spuentować to jeszcze na sam koniec, to bardzo proszę. No, jedyną moją puentą to jest to, że rzeczywiście źródło kierowało i tobą, i mną, jestem przekonany, i że warto jest zaznaczyć tym, którzy jeszcze tam szukają swoich rozwiązań w życiu, żeby szli za fascynacją, bo jeśli robią coś, co ich fascynuje, co sprawia przyjemność, to jest to pewne, że to źródło Bóg przez nich przemawia. I tyle. I to jest bardzo ważny wykładnik. Jeśli chcesz być w zgodzie ze sobą, a jesteśmy niejako emanacjami właśnie źródła Boga tutaj w tym świecie, po to, żeby źródło mogło doświadczać, no to róbmy to, co nas fascynuje. Ja pozwolę sobie coś dodać jeszcze od siebie na sam koniec. Często w życiu jest tak, że mamy wielkie marzenia, które nie są nasze, ale dowiadujemy się o tym dopiero później, kiedy już je zrealizowaliśmy. Marzyliśmy na przykład o wielkim domu, o samochodzie, o basenie w ogródku, czy o czymkolwiek innym, bo albo chcieliśmy się przybodobać naszym, nie wiem, rówieśnikom, albo rodzicom, albo spełnialiśmy nie nasze marzenia, tylko być może właśnie
naszych rodzicieli. I później okazuje się, że gdy mamy to wszystko, to jesteśmy nieszczęśliwi. I zadajemy sobie pytanie, po co nam to wszystko? A odpowiedź nasuwa się sama. Po to, bo nie było to wasze, bo poszliście z ego, za rozumem, a nie za głosem serca. Dlatego tak ważne jest, kochani, ażeby kierować się intuicją, czyli tym głosem serca, bo istotne jest to, słuchajcie, że wiele osób ściga się ze sobą, rywalizuje. Gdzieś tam patrzą, kurczę, ten ma więcej, ten ma lepiej, to ja chcę mieć więcej od niego. No okej, okay, możecie. Tylko po co, skoro meta każdego z nas jest w zupełnie innym miejscu. I tym miłym akcentem kończymy, życząc wam cudownego wieczoru i wszystkiego, co najlepsze. Na razie. Na moim kanale nie ma reklam, więc jeśli podobają się wam moje audycje i będziecie mieli taką wolę, to możecie na zasadzie wymiany energii wesprzeć moją działalność darowizną na rzecz rozwoju duchowego. Najlepszego wszystkim, dzięki, że jesteście. Chris Rudolf.